Siemanko, z tej strony Młynek, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dziś po latach w końcu wybierzemy się po AWD do Twinsteera. Jak obiecałem, tak też oczywiście robimy, tylko że nie będzie on głównym bohaterem, bo nigdy by tam nie dojechał. Jesteśmy na jeziorku Kowd, musimy dostać się do Imandry. Jak widzicie, zbyt wiele tej mapy nie udało mi się odkryć, więc no nie będzie to zbyt proste. No i żeby was nie męczyć cały czas tymi samymi pojazdami, wybierzemy sobie do tego Taigę. Założymy sobie burtę, bo często bywa potrzebna. No i oczywiście brakłoby nam paliwa, dlatego pomożemy sobie katem. Opracowałem nam taką trasę i może się wydawać jej młynek, ale po co jedziemy tak naokoło? Dlatego, że chcemy uniknąć takiego jednego naprawdę niefajnego miejsca. No a mówimy o tym miejscu, dokładnie o tym małym kawałku, nie ma się dosłownie czego tutaj złapać. Mimo, że widzimy tutaj słup i drzewa, to są one zbyt daleko dla wyciągarki. No i jesteśmy tam zdani dosłownie sami na siebie, a uwierzcie mi, że nawet Ziggs miał tam problem, więc jest naprawdę bardzo ciężko. Nie wiem w sumie, czy nie byłyby tutaj lepsze opony z łańcuchami, ale to już trudno, jedziemy sobie błotnie. I zobaczymy, jak sobie poradzą. Przepraszam was za mój głos, ale to był, słuchajcie, pierwszy weekend, jaki grałem po prostu z powrotem w piłkę, gdzieś tam się poruszać z kolegami byłem. No i powiem wam, że niestety, ale no kurczę, po tak długiej przerwie, czyli oczywiście tam praktycznie całej zimy. No i niestety zakwasy ogromne, oczywiście głos również na tym ucierpiał, gardło naprawdę boli, ale mimo wszystko odcineczek we wtorek musi być. No i naprawdę sporo osób się bało, że nowy SnowRunner zastąpi tego, a tak naprawdę to ModRunner, bo no SnowRunnera nazwy tam nie użyto. Nie bójcie się, moi drodzy, SnowRunner oczywiście będzie tutaj do samego końca, dopóki tej gierki nie skończymy, a do tego nam naprawdę bardzo daleko. Natomiast Expedition będzie się pojawiało albo zamiast odcinków sobotnich, albo po prostu co dwa tygodnie, jeszcze to sobie zobaczymy. Na razie oczywiście skupmy się na naszej ukochanej gierce, ona spokojnie zostanie tutaj do samego końca. Widziałem też wasze propozycje, żeby sobie zagrać na mapie Yukon, więc spokojnie niedługo sobie zagramy. No i tak samo wszystkie inne, tak jak zagranie w Minecrafta i tak dalej, ale to niestety odpada. No a ja was bardzo serdecznie zapraszam na naszego Discorda, link do niego macie oczywiście w opisie. Tam oczywiście dostajecie powiadomienia o odcinkach, możecie sobie szukać kompanów do gry i tak samo popisać sobie po prostu z innymi ludźmi, więc no naprawdę zapraszam was serdecznie. Dobrze, że tutaj się Taiga nie uszkodziła, bo naprawdę wysoko podskoczyła, no a kat to jest kat, katowi się nic nie stanie. Musimy sobie pojechać na drugą stronę, a to, słuchajcie, wydaje się być bardzo niebezpieczne. Mamy tutaj naprawdę kruchy lód. Zobaczymy, czy się przypadkiem nie załamie. No załamał się, ale czy damy sobie radę przejechać? Nie, to, słuchajcie, na pewno będzie bardzo ryzykowne, ale myślę, że mamy szansę. Taiga jest naprawdę lekka. Gorzej będzie oczywiście z naszym katem. Pociągnijmy go sobie, Taigu. Dawaj, kat, dasz rady? I dał rady, w porządku. A moja zraza do tej mapy jest właśnie przez tamto miejsce, gdzie po prostu wcześniej wam je pokazywałem. No tam naprawdę, słuchajcie, wyjechać się praktycznie nie da i tam marnuje zawsze ponad pół zbiornika paliwa. No i potem, jak już jakimś cudem wyjadę, to docieram tam na dosłownie końcówce paliwa i po prostu muszę holować pojazd, bo no nie jestem w stanie nigdzie dojechać. Dlatego mamy tak mało tamtej mapy odkryte, ale dzisiaj się nie poddamy. Dzisiaj mamy, słuchajcie, ponad pół zbiornika, a my jesteśmy praktycznie przy tym miejscu. No ale dzisiaj jesteśmy naprawdę fantastycznie przygotowani, mamy mnóstwo paliwa, mamy jeszcze ze sobą cysternę, więc no raczej to się uda. No i Taiga sobie na razie radzi naprawdę spoko, zobaczymy, jak to będzie na tej drugiej mapie, gdzie teren jest chyba nieco gorszy. Docieramy z powrotem do drogi, więc jesteśmy już chyba za tym tragicznym miejscem. Tutaj mamy naprawdę wysoki kąt, więc nie chcemy, żeby to się źle skończyło. No a zwłaszcza dla kata, który przecież ma naprawdę spory ciężar na sobie, bo w końcu cysterna naprawdę mało nie waży. Zobaczmy, co z tego będzie. Proszę cię, kat, nie przewróć się. Ale kat może zahaczyć osób? Nie, na styg, okej, fajnie. A jednak zahaczył. No i dobra, ominęliśmy sobie ten słup, możemy się z powrotem podpiąć do Taigi. Jesteśmy już naprawdę bardzo blisko. No i lecimy sobie tutaj jak asfaltem. Gdyby nie kad na wyciągarce, to byśmy spokojnie jechali sobie czwartym biegiem na maksymalnej prędkości. Więc wychodzi na to, że wcale nie było tak ciężko, tylko po prostu wcześniej sobie źle dobierałem trasę i tak naprawdę jest tutaj mega łatwo. My sobie wrzucimy bieg wysoki, to się może naprawdę mocno przydać. Dobra, musimy znowu pojechać sami, bo ostry zakręt plus leżało tutaj drzewo, dalej leży. No i teraz znowu sami katem bez najmniejszego problemu. Nie chciałem tam jechać tymi błotami, dlatego pojedziemy sobie po prostu tędy górą. Zobaczymy, czy on da sobie radę w tym terenie. Kat na pewno, ale zobaczymy, co z Taigą. No i Taiga, słuchajcie, również radzi sobie naprawdę świetnie. To jej w ogóle nie rusza. Jestem mega dumny. No i mamy to, jesteśmy pod bramą. To jest ewidentnie najlepszy wypad do tej pory na tą mapę, bo mamy, słuchajcie, ponad 100 litrów w zbiorniku. Czekajcie, bo to nie to. Podróż.
Okej, okay, więc słuchajcie, poszło naprawdę spoko, myślę, że sobie damy radę i na tej stronie. No i dobra, wygląda to tak, że chyba chcemy sobie pojechać tą trasą, bo tutaj chyba będzie dostęp do pierwszej wieży. Wiem, spokojnie, AWD jest gdzieś tutaj, ale po to wrócimy. Zaczniemy od zatankowania sobie tajgi i pojedziemy jak najdalej potrafimy. Nie wiemy niestety, gdzie jest garaż, a to by nam dało naprawdę sporo. Oczywiście wiem, że to sobie też możemy sprawdzić, natomiast to już delikatne, że tak powiem, oszustwo. Znaczy, oczywiście każdy gra według swojego uznania, ja sobie na przykład gram tak, że modyfikacje sobie sprawdzam, natomiast nie sprawdzam sobie garaży i tak dalej, i tak dalej. A no teren tutaj ewidentnie nie jest kolorowy, natomiast chyba jesteśmy w stanie tędy przejechać. Fajnie by było tutaj wziąć sobie podwyższone zawieszenie, to by się naprawdę mocno przydało na te kamienie. No i problemy są małe, albo w sumie nawet większe, chociaż chyba stąd wyjedziemy, nawet nie, musimy sobie oczywiście pomóc. Ale i tak słuchajcie, naprawdę idzie spoko, nie możemy narzekać, jest naprawdę git. Jak na razie jeszcze nie dojechałem tak daleko. O, widzimy tam w końcu pierwszą wieżę. Najlepiej to tak naprawdę objeżdżać, lepsze są te trasy po boku niż te ogromne błota. Okej, mamy tutaj jakieś małe miasteczko, może to słuchajcie będzie garaż, byłoby naprawdę super. Zaraz to się oczywiście okaże, zaraz to sobie sprawdzimy. Tam mamy chyba jakąś stację wodną, a tutaj no ciężko powiedzieć. Zobaczcie w ogóle na ten połamany SUV, jakie to jest ogromne, coś pięknego. Mamy tam helikopter, to jest chyba lotnisko, mamy cysternę, mamy kolejny helikopter, samolot, nie, helikopter. Na razie mamy problem z barierką, jednak to był 5, zwracam honor. Możemy sobie od razu dotankować, mamy tam jakąś misję, może będziemy mogli latać, byłoby naprawdę spoko, oczywiście nie możemy, wszyscy o tym wiemy. Mamy tam jakąś ogromną lawetę, a my zobaczmy sobie nasz helikopter, szkoda, że nie możemy ich przewozić, ale to by był, słuchajcie, ogromny ładunek. No wygląda to naprawdę bosko. I mamy jakiś pojazd, to wygląda, słuchajcie, jak mały Zix chyba. To jest Zix? To jest Zix? Tak, nie, to jest tu 108. No dobra, chodźmy sobie do niego, zobaczymy, co on potrafi. Jest to, słuchajcie, Warthog, chyba tak się to czyta. Ma naprawdę mało paliwa i uszkodzoną skrzynię, ale myślę, że i tak będzie spoko. Oczywiście przeniesiemy go sobie, gdy będziemy mieli odkryty garaż, bo teraz wróci on z powrotem na tamtą mapę. Mamy AWD, mamy blokadę dyferencjału, to może być naprawdę spoko pojazd. Zobaczmy, co on potrafi, bo na razie sobie jedzie naprawdę fajnie, wygląda naprawdę mega ładnie, to mnie mega cieszy. No i dobra, trochę się naoglądaliśmy, więc czas sobie ruszać dalej, tam mamy jeszcze jakąś piękną satelitę. Tutaj kolejne wraki, a my zobaczmy, co to za misja. Musimy tutaj zrobić zdjęcie, nie, zdjęcie pamiątkowe, więc pewnie musimy gdzieś tylko podjechać. Zaraz to sobie zobaczymy dokładnie. Mamy te punkty, gdzie są te punkty? Nawet nie mam pojęcia. O, naprawdę słuchajcie, daleko, więc pewnie są to jakieś kolejne wraki. A no powiem wam, czy my tędy wjedziemy, to jest naprawdę bardzo dobre pytanie. Teren nie jest łatwy, ale to jest słuchajcie tajga, więc mamy jakieś tam szanse. No ale są to w końcu opony błotne, a to jest naprawdę słuchajcie stromy podjazd i naprawdę śliski, więc może być ogromny problem. Zobaczmy, co z tego będzie. Gdzieś tam przyczepność złapana, złapiemy się jeszcze drzewka. Gdybyśmy się złapali szybko kolejnego, no to coś by z tego mogło być dokładnie w taki sposób. Nawet ręczny nie pomaga, nie trafiłem w punkcik, ale szkoda. No i dobra, prawie to mamy, jesteśmy naprawdę o wiele wyżej. Gdybyśmy się jeszcze złapali tamtego z przodu, byłoby cudownie. Zobaczmy, czy to się uda. Udało się. Lecimy, moi drodzy, dalej. Jesteśmy naprawdę bardzo blisko. Chyba się zablokowaliśmy o skałę, ale przejdziemy przez nią. No i dobra, teraz chyba już pojedziemy sami. Jest dosyć, słuchajcie, płasko. Naprawdę ślisko, ale płasko. No i mamy to, jesteśmy u samej góry. Jeżeli tutaj nie będzie jakiegoś ogromnego błota, to mamy tę wieżę odkrytą. No i dokładnie, moi drodzy, jest odkryta. Mamy jedną misję, czyli pamiątkę. A więc naprawdę słabo, bo to znaczy, że nie odkryliśmy zbyt wiele terenu. Tutaj mamy jakieś kolejne, słuchajcie, ogromne, pewnie jeziorko. Tutaj mamy kolejną wyspę z przejazdem odblokowanym czy zablokowanym przez jakieś płyty, okej. Okay. Więc pewnie w tamtą stronę się udamy, ale najpierw sobie wróćmy do naszego kata i odkryjemy sobie AWD. No w końcu po nie głównie przejechaliśmy. No i kat sobie radzi naprawdę spoko, więc no raczej dojedziemy do niej bez problemu, tylko boję się, że się ewentualnie przewróci, bo wiadomo, że jednak ma on na sobie trochę litrów. No ale z drugiej strony jest on naprawdę mega stabilny, więc nie powinno się nic stać. Nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek z was wpadł na taki świetny pomysł, żeby sobie jechać po modyfikacji katem, ale myślę, że to, słuchajcie, pomysł wcale nie jest głupi. Jak widać, naprawdę radzi sobie świetnie, a nasza modyfikacja jest gdzieś tam chyba u góry, więc odbijamy sobie w lewo i tam jedziemy, a to nie będzie proste, bo no droga jest naprawdę bardzo wąska. A jednak tutaj mamy zbyt ciasno, więc pojedziemy sobie tędy, bo tutaj wydaje się być nieco lepiej. No i zobaczmy, bo skały dla niego nie są problemem, nawet takie pod ogromnym kątem, on sobie po prostu na nie wskakuje. No i mamy naszą modyfikację, więc pojechaliśmy idealnie, zaraz powinniśmy tam być. No i mamy delikatny problem, bo przy końcu
końcu jest naprawdę bardzo ciasno. Zobaczymy, czy z wyciągarką stąd wyjedziemy, bo może być naprawdę spory problem. Okej, wyjechaliśmy. Chyba nawet wykręcimy. No i dobra, moi drodzy, mamy to, odkrywamy modyfikację. Delikatnie uszkodzony silnik. My sobie zobaczmy. Nie, jeszcze nie... Nie, no wjechaliśmy przecież. Aha, kołem musimy. Nie przepchamy tego pojazdu. No to fajnie. Musimy sobie jakoś tak wjechać bokiem. Zobaczmy, czy to się uda. Udało się, okej. Naprawdę, słuchajcie, było niebezpiecznie. Mamy AWD. Zobaczmy sobie, do czego mamy, tylko do Twinsteera, więc no w końcu się, słuchajcie, udało, obiecałem, więc tak też sobie zrobiliśmy. No i tak dobrymi humorami wracamy sobie do naszej tajgi, bo czas lecieć dalej. Zobaczymy w ogóle, czy wybrałem dobrą trasę, bo tam garaż może być po lewej stronie, a my lecimy tylko po prawej, więc ewentualnie może nam braknąć paliwa. No chyba, że jeszcze na dole będą jakieś cysterny, to może objedziemy całą mapę. Naprawdę tutaj bardzo stromo, ale całe szczęście zjeżdżamy bezpiecznie. Zobaczcie, moi drodzy, jak tutaj pięknie płynie nam jakaś rzeczka. Naprawdę pięknie to wygląda. Mamy tutaj rozwalony most, więc musimy sobie zjechać chyba tędy. Tam w ogóle chyba mamy jakiś wrak ogromnego statku. Nie jestem pewien, co to jest, słuchajcie, wy możecie sobie oczywiście zobaczyć. Nie, z przodu ma, słuchajcie, lufę jakby od czołga? A nie, to są, słuchajcie, chyba jakieś wieżyczki. No ciężko mi powiedzieć, co to jest. Wygląda, słuchajcie, jak statek. Nie, raczej tam sobie dzisiaj nie podjedziemy, więc sobie z bliska tego nie zobaczymy. Oj nie, ale słuchajcie, zepsułem, ale całe szczęście się nie wywróciliśmy. Naprawdę było bardzo blisko. Nie, trochę mnie, słuchajcie, poniosło. Nie mamy w ogóle czegokolwiek się jak złapać. Aj, to naprawdę ogromna wtopa. Jestem głupiutki. No przydałaby się teraz ta wyciągarka z nowego SnowRunnera. Zostało nam tylko liczyć, że gdzieś ta przyczepność zostanie złapana. Ale wolałbym, gdyby on pojechał do góry. Szanse raczej są marne. Możemy ewentualnie spróbować do przodu, ale to nie ma szans się w ogóle udać. Ewentualnie, słuchajcie, spadniemy i się przewrócimy. Nie, to nam kompletnie nic nie daje. Zepsułem, słuchajcie, strasznie i przez to musimy sobie jechać od nowa. No i powiem wam, że o tym nie wiedziałem, że niesie to ze sobą jakieś konsekwencje, bo tutaj mamy bardzo mocno uszkodzony silnik i skrzynię. Natomiast właśnie, w przypadku uszkodzenia skrzyni bardzo często nam wyrzuca biegi. No i my sobie, słuchajcie, wbijamy niski, wbijamy sobie blokadę, zaraz nas oczywiście wrzuci na neutral, mega fajna sprawa. Naprawdę fajnie to działa, spoko. No a ja sobie przypomniałem, że przecież mamy tutaj tuza, więc to tuzem sobie pomożemy. Znaczy chyba, bo na razie to mamy ogromny problem, żeby w ogóle wbić bieg niski. Pół godziny później. Pomysł był całkiem fajny, ale niestety nie wyszło. My spróbujmy sobie wrócić katem na dół, a tutaj też nie będzie prosto, bo on też utknął. Naprawdę piękne kombo, wszystkie pojazdy w tarapatach, ale kat całe szczęście się wyciąga. Tylko gdzie nim teraz pojechać, żebyśmy sobie tędy w ogóle zjechali? No i dobra, moi drodzy, naprawdę kupa czasu męczarni. Nie wyobrażacie sobie, ile czasu mi to zajęło, bo tam naprawdę ostry był zakręt i drzewa po bokach. No a kat po prostu, wiecie, skręca się na przegubie, więc zajęło to naprawdę sporo czasu, ale jesteśmy z powrotem na wolności, więc lecimy dalej. Mamy tam naprawdę ogromnego pecha do prawej strony, więc tym razem pojedziemy sobie w lewo, tylko gdzie tu jest rozjazd? Chyba najlepiej będzie pojechać tędy. Albo nie, bo jak tutaj dojedziemy? Tu w ogóle jest pojazd, moi drodzy, tak? Chyba tak. No ale pytanie, czy to nie jest misja, ale to spokojnie w kolejnym odcinku. Którędy by tu pojechać w lewo? Chyba, słuchajcie, najlepszym pomysłem będzie pojechanie sobie tą trasą, no i potem ewentualnie tutaj w lewo. Pewnie sobie myślicie, a co z tamtymi pojazdami? No i mam nadzieję, że znajdę garaż i po prostu je scholuję. Natomiast w innym wypadku, no, będzie naprawdę spory problem. Najgorzej, jak się okaże, że garaż jest tam, gdzie właśnie sobie jechaliśmy, tylko się wywróciliśmy obydwoma pojazdami. No a tutaj mamy jakiś kolejny ciekawy pojazd. Możemy sobie wziąć tę misję, w sumie dlaczego nie? Może będzie naprawdę prosta, zobaczmy, co my tutaj mamy. I w nagrodę tylko 2,5 tysiąca za transport, więc my tego nie chcemy. Znaczy, kiedyś oczywiście sobie zrobimy, ale teraz nie ma sensu. No i dobra, docieramy sobie do drogi. Tak naprawdę do błotka, ale dla kata to jak droga. Nie, zaraz tam jest taki jakby koniec, zaraz to sobie zobaczycie, więc nie wiem, gdzie będziemy jechali dalej. No i dobra, moi drodzy, jesteśmy sobie u góry. Teraz pytanie, gdzie my możemy stąd pojechać? To jest bardzo dobre pytanie. No a my zobaczmy sobie na mapkę i powiem wam, że jedyna trasa jest chyba tutaj po skałach, ale czy to jest trasa? Chyba nie, bo tutaj jest chyba wyżej. Dobra, spróbujmy sobie. No i powiem wam, że naprawdę rozważam, czy nie brać sobie kata jako pojazdu zwiadowczego na inne mapy zimowe, bo naprawdę radzi on sobie fantastycznie, tylko teraz... żebyśmy się nie wywrócili. No i dobra, na razie jest całkiem stabilnie. Nie powiem, że słuchajcie, radzi sobie źle, chociaż mogłoby być lepiej, ale naprawdę jest okej. Chyba to jest właśnie ta trasa, którą powinniśmy sobie wybrać, a tutaj mamy jakąś przeszkodę. Tutaj jest chyba, słuchajcie, ślisko. A to mi się mega nie podoba. No naprawdę, fajny pojazd sobie dobraliśmy. A tutaj nie ma żadnego drzewa? Jest, okej, dobra, zrobimy to sobie więc tak, że złapiemy się tutaj dla bezpieczeństwa przy przegubie. No i teraz spróbujemy wciągnąć się na te skały. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Uwaga, uwaga. Dobra. Do tyłu już się nie ruszymy. Zostało nam tylko ewentualnie złapać się drzewa. Dać sobie na maksa kierę w prawo.
Ona akurat zahacza o skałę, w sensie kat. I teraz słuchajcie, pociągnąć się do przodu. Aha, mamy wsteczny, dobra. Nawet lepiej nam to wyszło. Zobaczmy teraz, gdyby tutaj ładnie nam podciągnęło dupkę do tego drzewa, no to moglibyśmy coś z tego zdziałać, ale chyba więcej nie pójdzie. My się też katem nie obrócimy, bo zahaczamy o skały, więc no tutaj naprawdę będą problemy. Ja to sobie potrafię wybrać trasy. No i wracamy do starego punktu. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu. To tak nie może wyglądać. Gdyby tam kat wskoczył na te kamienie, no to coś by z tego było, ale mamy z tym naprawdę spory problem i to chyba nie wyjdzie. Jak mamy go obrócić w tak wąskim miejscu? To jest naprawdę, słuchajcie, bardzo ciężkie. Spróbujmy może ewentualnie tak na siłę. Czy ta wyciągarka go wciągnie tam na skały? Byłoby naprawdę spoko. Uwaga, bo niewiele brakuje. Nie, no dobra, nie wciągnie go. Nie wiem, czy ktoś z was też tak wykorzystuje kata, ale naprawdę u mnie nie ma lekkiego życia. Dobra, teraz słuchajcie, możemy spróbować to zrobić tak, że puścimy się wcześniej. Teraz sobie, słuchajcie, troszkę nawrócimy. Ale właśnie, nie ma nawet tego metra, żebyśmy mogli po prostu, wiecie, tak przód, tył, tutaj w ogóle nie ma przestrzeni. Gdyby było drzewo z drugiej strony, no to byłoby prościej, ale teraz, no co my mamy poradzić? Dobra, wycofamy może w linii prostej, zobaczymy, czy tutaj się zmieści. Gdybyśmy zrobili to tak, no to zawsze ugramy chociaż ten, nie, no to jest ten sam punkt, co wcześniej, dosłownie to samo miejsce. Dobra, mój plan jest inny, spuścimy się tutaj z góry, znaczy spuścimy, o, zostawimy się tak, łapmy się wyciągarką, nie! Mamy to, trzymamy się. To chyba jednak nie był tak genialny plan. Ale dobra, teraz ściągniemy do góry. Dawaj, kat, dasz rady, wierzę w ciebie. No nie, to chyba po ptakach. O nie, te koła w ogóle wiszą. No to po ptakach. A więc, moi drodzy, miało być naprawdę pięknie. No to drzewo nas jeszcze trzyma, to jest, słuchajcie, dosłownie cud. Bo naprawdę to jest ciężar kolosalny. Samego kata plus jeszcze zatankowanego paliwem. No to, słuchajcie, coś niesamowitego. Myślałem, że jest troszkę płycej i że się złapiemy... Mam pomysł, puścimy się i złapiemy się od razu. Okej, dobra, teraz dotykamy kołami. Nie, wciąż, słuchajcie, nie. Nic z tego nie będzie, nic nam to nie pomogło. No dobra, moi drodzy, wóz albo przewóz. Puszczamy się i zobaczymy, jak spadniemy. Może jeszcze zostaniemy na dole. Chociaż chyba jesteśmy w takiej wyrwie, że nic to nam nie da. Zobaczmy, i kat leci na wszystkie koła. To mnie naprawdę bardzo cieszy. No ale nie cieszy mnie to, gdzie jesteśmy. Jak w ogóle stąd wyjechać, chyba się nie da. No i jesteśmy w takiej trochę pułapce górskiej. Tak naprawdę nie ma tutaj wyjazdu. Ewentualnie tam między drzewami, ale my się tutaj nie obrócimy, mamy naprawdę... Nie, nie jest wcale tak mocno uszkodzony silnik. No ale my stąd nawet nie wyjedziemy, to jest, słuchajcie, chyba na tyle z naszych zmagań. A więc niestety to raczej, słuchajcie, kwestia mojego słabego przygotowania. To, słuchajcie, kwestia mojej nie najlepszej gry. Dzięki temu oczywiście leży tajga. Kat jest w miejscu, gdzie po prostu no nie da się dotrzeć, z którego nie da się wyjechać. Natomiast tu za mamy również oczywiście przewróconego, więc no niestety wszystkie trzy pojazdy były nieruchomione. No ale to, co jest najważniejsze, to nasza AWD, które w końcu jest odblokowane, więc w końcu ten jeden z lepszych pojazdów, oczywiście wy tak sądzicie, ja go jeszcze tak nie wytestowałem całkowicie. Może być po prostu użyty w pełni swoich możliwości. Zobaczymy, jak sobie z takim AWD teraz poradzi w śniegu. Weźmiemy go na jakieś delikatne błoto, zobaczmy, co on potrafi. Włączamy sobie AWD. Oczywiście dorzucamy sobie do tego, o, poczekajcie, nie ten przycisk. Dorzucamy sobie do tego blokadę dyferencjału i idzie on, słuchajcie, jak burza, jak błyskawica po tym śniegu. To mi się naprawdę bardzo podoba. No ale jego oczywiście już będziemy sobie testowali w kolejnym odcinku. Pewnie teraz będziemy go używali częściej, bo teraz ma on swoją pełnię możliwości. Pewnie się tutaj zawiesi, czy jednak spadnie? Nie, no spadł. Więc moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Czwarty przewrócony dzisiaj pojazd. My, moi drodzy, oczywiście, no kończymy sobie tak jak powiedziałem. Widzimy się oczywiście w sobotę o 18, więc do zobaczenia. Trzymajcie, ej, kierowca wyparował. Może gdzieś tam leży. Zobaczmy sobie, czy nie ma go pod twin steerem. Nie ma, dobra. Nie, czyli w przypadku wywrotki on po prostu wysiada, spoko. No więc cóż, mogę więcej powiedzieć, do zobaczenia, trzymajcie się, siemanko!